Pani Karolina, zaskoczyła Pani wszystkich końcem Magla, a tymczasem okazało się, że dwa programy. No tak, no niektórzy wysłali mnie na bezrobocie, a ja cały czas mówiłam, że jeszcze się zadzieje, tylko ja nie jestem z tych, co kłapią dziobem, zanim mają coś do pokazania. Kłapię więc dzisiaj dziobem, bo już jest coś do pokazania. Tak. Czyli tak, DKF to? DKF to jest program cotygodniowy na TVN Fabuła, w którym spotykam się z ludźmi kina i rozmawiamy o ich pracy, mówiąc ogólnie. W pierwszym odcinku, którego temat brzmi jak zrobić karierę za granicą, młodzi i zdolni opowiedzą nam, jak to się robi. Bo to jest pokolenie, dla którego nie ma barier, dla którego nie ma przeszkód. Oni mówią, ja dostanę Oscara po 30, mam agenta tu i tu i tu, a jeszcze są na przykład na studiach. Mi to imponuje, to jest fajne, to jest podejście zawodowe, to są wolni ludzie, bardzo utalentowani, bardzo fajni. Zresztą zobaczycie przy stole, to po prostu będzie energia niesłychana. A w drugim odcinku mamy o fenomenie seriali za tydzień. Czy seriale wyprą fabułę? Dlaczego zakochaliśmy się w serialach? Bo to jest fenomen ogólnoświatowy. Sława będzie, myślę, że w październiku, może koniec września. Wiele powiedzieć nie mogę, bo ja to tydzień temu nagrałam. My stawiamy zupełnie nowy format. On jest znacznie bardziej skomplikowany niż DKF, gdzie siedzimy przy stole i rozmawiamy. Znaczy DKF my nagrywamy live to tape, tam nie ma montażu. Tam jest rzeczywiście, muszę nagrać tyle, ile będzie na antenie. Na minuta w tą, w jedną, drugą ewentualnie mogę, ale ja się muszę bardzo trzymać czasu. Jeżeli chodzi o sławę, to jest zupełnie inna sprawa. Ja wiele mówić nie chcę, natomiast wszystkim tym, którzy myślą, że to będzie inna wersja Magla, mówię, no to się zdziwicie. To jest zupełnie coś innego. Trochę gdzieś punktem wyjścia jest moja książka, ale nie do końca. Bo jednak języka książki nie da się dokładnie przełożyć w wersji 1:1 na język mediów i telewizji. No i to będzie, myślę, ciekawa sprawa. Wiem, że już jest tak zwane radio zmontowane, czyli fonia. I że wszyscy są zadowoleni, ale ja zobaczę, co będzie. My jeszcze nie widzieliśmy programu. On jest jeszcze w ogóle przed kolaudacją. Ja sama byłam w szoku, że on tutaj już jest w zwiastunach i że już o nim mówią. Więc myślę sobie, wow, naprawdę duży kredyt zaufania.